Szczęść Boże Maria Kaliściak, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Tydzień wcześniej, 21 maja, otwarte zostaną kina, teatry i instytucje kultury, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Harmonogram odmrażania gospodarki na razie jest realizowany zgodnie z planem. Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o jeden tydzień, a dokładnie o 8 dni, na 21 maja, tak żeby w reżimie sanitarnym, co warto podkreślać non-stop, można było wcześniej te działy życia społecznego, społeczno-gospodarczego już uruchamiać. Otrzymałem też informację, pismo za pośrednictwem pana Pawła Kukiza z Polskiej Izby Estradowej dotyczącej właśnie pewnego rodzaju reżimu sanitarnego, który należałoby wdrożyć, żeby i tam ta część naszego życia mogła wracać do jakiejś względnej normalności. Tutaj, szanowni państwo, musimy przepracować ten temat. Branża sportowa, tak jak wcześniej zakładaliśmy, może właśnie o jeden dzień wcześniej, pod koniec maja, za 2,5 tygodnia, kluby fitness, baseny, siłownie różnego rodzaju będą mogły w reżimie sanitarnym z powrotem być uruchamiane. Premier wspólnie z ministrem zdrowia brali udział w otwarciu Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Minister Adam Niedzielski podkreślał, że to z inicjatywy resortu powstał plan dla chorób rzadkich zawierający projekty na łączną kwotę 100 milionów złotych. Teraz priorytetem i głównym celem działalności ministra zdrowia przy wsparciu pana premiera jest przywracanie możliwości terapeutycznych, leczenia we wszystkich dziedzinach i to przywracanie nie tylko pod kątem powrotu do normalnej dostępności, ale przywracanie, który musi mieć pewien dodatkowy efekt po to, żeby te deficyty zdrowia z pandemii nadrabiać. Równolegle do naszego spotkania w Sejmie trwa Komisja Zdrowia, na której dyskutowany jest między innymi plan chorób rzadkich, który przygotowaliśmy. To jest plan, który powstał po wielu, wielu latach takiej pracy, która nie zawsze miała swoją ciągłość, ale teraz udało nam się tę pracę przyspieszyć. Narodowy plan chorób rzadkich jest już po konsultacjach, czy w trakcie w zasadzie konsultacji. To są konkretne projekty, konkretne zadania, które są zabudżetowane na około 100 milionów złotych i one mają się przyczynić również do poprawy sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi. Mija 40 lat od rejestracji Solidarności Rolników Indywidualnych. Uroczystości rocznicowe odbywały się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Ponadto na swoje 40-lecie związek został uhonorowany nagrodą imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego. Nagroda imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego przyznawana jest przez Fundację Solidarna Wieś i Tygodnik Rolników Obserwator. Patron nagrody zmarły w 2003 roku. Był wieloletnim przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników i krajowym duszpasterzem rolników. Coroczna nagroda imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego została ustanowiona, by honorować osoby i instytucje za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, ich rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Mówił Sławomir Siwek, przewodniczący Rady Fundacji Solidarna Wieś. Kapituła nagrody obradująca pod honorowym przewodnictwem sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, księdza biskupa Artura Mizińskiego, postanowiła w tym roku nagrodzić Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność, który obchodzi 40 lat istnienia. Kapituła w ten sposób pragnie podkreślić, przypomnieć pełną heroizmu i konsekwencji walkę historii, wielką historyczną walkę sprzed 40 lat z komunistami o prawo rolników do zrzeszania się i o godność mieszkańców wsi. Po powstaniu Solidarności w sierpniu 1980 roku niezależne organizacje chłopskie przez 9 miesięcy z wielką determinacją walczyły o rejestrację tego związku. To nam daje poczucie takiej wartości, że ta walka była potrzebna,
że tą walką też tworzymy dzisiejszy dzień, dzisiejszą teraźniejszość. Podkreślała przewodnicząca Solidarności Rolników Indywidualnych Teresa Hałas. Dziś mija dokładnie 40 lat od rejestracji związku. Tego dnia, 12 maja w Warszawie, zebrało się około 20 tysięcy rolników. Po mszy świętej w katedrze świętego Jana związkowcy złożyli wieniec na grobie nieznanego żołnierza. W tym miejscu na placu Piłsudskiego w Warszawie prezes IPN-u dr Jarosław Szarek otworzył wystawę pod tytułem Tu rodziła się Solidarność Rolników. Nie porzucili ziemi, nie porzucili wiary, nie porzucili obyczaju, wartości. I to doprowadziło do zwycięstwa. Przy okazji uroczystości na placu Piłsudskiego odsłonięty został specjalny znaczek, który Poczta Polska wydała na 40-lecie Solidarności Rolników Indywidualnych. W centrum znaczka umieszczony został bochen chleba w kształcie Polski. To jest symbol najwyższy. Symbol, który jest naszą i dumą, i powinnością. Podkreśliła przewodnicząca Solidarności Rolników Indywidualnych Teresa Hałas. Pierwsza siedziba związku była zlokalizowana przy Placu Powstańców Warszawy. Budynek określany jako Dom Chłopa został zbudowany z chłopskich składek. W tym miejscu odsłonięta dziś została pamiątkowa tablica z napisem Tym, którzy żywią i bronią chłopom polskim, szczęść Boże. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 60 milionów złotych na budowę reaktora wysokotemperaturowego HTGR. Dziś podpisano specjalną umowę. Wysokotemperaturowy reaktor jądrowy chłodzony gazem zostanie zaprojektowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. Ma on osiągnąć moc 30 MW. Taki reaktor badawczy funkcjonuje w tej chwili w Japonii. I we współpracy ze stroną japońską taki reaktor chcemy zaprojektować na potrzeby Świerka. Jeżeli uda się wybudować reaktor badawczy, kolejnym etapem może być prototyp przemysłowy, który będzie wykorzystywany na potrzeby gospodarki. Taki jest ostateczny cel całego przedsięwzięcia. Polska potrzebuje rozwiązań technologicznych, które pozwolą zwiększyć jej konkurencyjność, mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Jako kraj z aspiracjami przemysłowymi chcielibyśmy prowadzić również tą światową rywalizację przemysłową, a do takiej światowej rywalizacji przemysłowej bezemisyjna, stabilna, konkurencyjna energia, czy to w postaci ciepła, czy to w postaci energii elektrycznej, jest po prostu jej fundamentem, jej niezbędnym warunkiem. Na realizację inwestycji Ministerstwo Edukacji i Nauki do 2024 roku przeznaczy 60 milionów złotych. To ważna decyzja, podkreśla szef resortu Przemysław Czarnek. Ona pozwala uruchamiać pewien proces pogłębionej współpracy z naszymi partnerami japońskimi również w wyniku porozumień zawartych ostatnio w 2019 roku. Ostatecznie daje szansę na dojście do sytuacji, w której tutaj w Świerku, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych może powstać reaktor. Powstanie takiego reaktora pozwoli Polsce produkować wodór nazywany paliwem przyszłości, dodał minister edukacji i nauki. Modlitwa jest darem Bożej łaski oraz naszą odpowiedzią, jaką dajemy Bogu. Nie jest łatwym zadaniem, jest walką, w której Pan stoi po naszej stronie, mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji w Watykanie. To pierwsza środowa audiencja Ojca Świętego Franciszka z udziałem wiernych po dłuższej przerwie związanej z pandemią. W swojej katechezie Ojciec Święty mówił o modlitwie jako walce duchowej i czasie zmagania. Nie zawsze podczas modlitwy potrafimy myśleć tylko o Bogu. Pochłania nas wiele spraw, a najwięksi przeciwnicy modlitwy znajdują się w nas samych. To na przykład zniechęcenie i rozczarowanie, że Bóg nas nie wysłuchuje, podkreślał papież Franciszek. Powołanie chrześcijańskie jest wojowaniem, jest decyzją, aby stać pod sztandarem Jezusa Chrystusa, a nie pod sztandarem diabła, starając się czynić dobro nawet wtedy, gdy staje się to trudne. Ojciec Święty Franciszek pozdrowił Polaków dzień przed liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej Fatimskiej i 40. rocznicą zamachu na życie świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II podkreślał z głębokim przekonaniem, że swoje ocalenie zawdzięczał Fatimskiej Pani. To wydarzenie uświadamia nam, że nasze życie i dzieje świata są zawsze w ręku Boga. Zawierzmy niepokalanemu sercu Maryi Kościół, samych siebie i cały świat, dodał papież Franciszek. I w tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia z Panem Bogiem.